Raciborska spółka Rafako S.A. podpisała właśnie największy i najbardziej prestiżowy kontrakt w historii firmy na rynku zagranicznym. Rafako S.A. wybuduje blok kogeneracyjny dla nowej elektrociepłowni w Wilnie. Uroczyste podpisanie kontraktu odbyło się tam we czwartek, 29 września. Ze strony Rafako umowę ratyfikowali prezes Agnieszka Wasilewska-Semail oraz wiceprezes Edward Kasprzak. Wydarzenie swą obecnością uświetnił także premier Litwy. Elektrociepłownia ma być przyjazna środowisku. Paliwem spalanym w kotłach będzie biomasa. Wartość umowy wynosi ponad 149 milionów euro i jest to największy eksportowy kontrakt w historii raciborskiej spółki. Więcej szczegółów podamy Państwu wkrótce.